Hala sportowa toruńskiego UMK. Witamy bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie, spotkanie numer 22 drużyny drugoligowej koszykarzy AZS-u UMK Konsus Toruń. Bardzo byliśmy zadowoleni z dwóch ostatnich występów przeciwko liderowi tej grupy, grupy A drugiej ligi. No a tutaj tym razem rywalem drużyna również stołeczna, nie Legia Warszawa, bo Legia jest liderem, a Polonia. Polonia Warszawa, która tutaj sprawia olbrzymie problemy na razie ekipie AZS-u UMK Konsus Toruń. 22 spotkanie, no i drużyna przyjezdna w czarnych strojach, jak zwykle Polonia, czarne stroje, czerwone emblematy, gospodarze na biało. Goście prowadzą 34-19. Najwyższa przewaga to połowa drugiej kwarty tego spotkania. No i pierwsza wygrana 20-17, ale wydawało się, że wszystko jest albo większość pod kontrolą ekipy prowadzonej przez trenera Macieja Derengowskiego. Tymczasem zaskoczenie, bo w drugiej kwarcie na razie prowadzenie gości 14-2. Połowa trzeciej kwarty i rezultat, przewaga Polonii Warszawa utrzymuje się cały czas na stałym poziomie. W tej chwili wynik 44-36, a za nami nieco ponad 5 minut trzeciej kwarty tego spotkania. 44-36. Widać, że gospodarze przyspieszają. No, widać, że czują coraz bardziej presję rezultatu tego spotkania. Przypomnijmy, to jednak zakończenie sezonu zasadniczego. No i zespół niżej notowany w tej chwili prowadzi w Toruniu 44-38. Patryk Derkowski jednak 2 punkty. Przewaga topnieje powolutku, ale jednak 44-38 i przy piłce ekipa Polonii Warszawa. Tak więc czyżby po raz kolejny ciekawa końcówka? No troszeczkę zabrakło zbiórki w tym momencie akurat. Jakub Pawlak 2 punkty, na razie najwięcej indywidualnie w ekipie toruńskiej. Może za chwilę Patryk Derkowski nie trafia. Po 9 oczek na koncie mają Marek Kondraciuk i właśnie Patryk Derkowski. 11 punktów, najwięcej dla Polonii Warszawa z numerem 11, Paweł Sieracki. Czy teraz gościom uda się skutecznie zakończyć tę akcję? Tak jest, bardzo dobrze znalazł tam miejsce do kosza Tomasz Jaremkiewicz. Jest 50-40 i ostatnie 20 sekund trzeciej kwarty przy piłce gospodarzy. Zbigniew Malinowski, 50-40. Malinowski, Marek Kondraciuk za dwa, trochę taki niedorzucony, niedociągnięty ten rzut z nadgarstka. 50-40. No tak więc w trzeciej kwarcie również lepsi gracze warszawskiej Polonii. 10 punktów przewagi. 50-40. Na razie wszystkie kwarty wygrywała Polonia. Jesteśmy na początku ostatniej kwarty tego meczu. Przypomnijmy, zakończenie sezonu zasadniczego w drugoligowych rozgrywkach koszykarzy. 2 punkty na razie dla toruńskiej drużyny. Zawodnik, który przed momentem również trafia do kosza. 4 punkty z rzędu na początku tej czwartej kwarty Zbigniewa Malinowskiego i przewaga Polonii Warszawa stopniała z 10-6 punktów do końca spotkania. Całe mnóstwo czasu, bo jeszcze 8 minut 35 sekund i skuteczny blok Marka Kondraciuka. 12 punktów przez ponad 4 minuty z pewnością można odrobić w koszykówce, ale Polonia Warszawa cały czas konsekwentnie i popiołek. Kolejna trójka i w tym momencie najwyższa przewaga z minuty 15 w minucie 36 wyrównana. 15-punktowa przewaga warszawskiej Polonii, a Marek Popiołek ma już na swoim koncie 22 punkty, 65-50 i za chwilę wracamy do gry. Rozpoczyna się właśnie ta ostatnie 2 minuty, 15 punktów do odrobienia,
A tutaj Marek Popiołek tym razem jednak się pomylił. Tomasz Lałka. Jakub Bukowski, Dawid Przybyszewski. Rzut niecelny. No i półtorej minuty do końca. Najprawdopodobniej goście będą się cieszyć ze zwycięstwa. A co to może dać warszawskiej Polonii? To może dać 31 punktów. No i przeskoczenie do fazy play-off kosztem SMS-u Konsus Władysławowo. W tym momencie już mamy najwyższą przewagę w tym spotkaniu, tak więc goście na koniec nie zmniejszają, a powiększają jeszcze swoją przewagę. 69-52. Myślę, że no jeden z słabszych meczów ekipy AZS-u UMK Konsus. Oglądaliśmy też taki mecz krótko przed świętami Bożego Narodzenia, jeszcze w 2013 roku w hali popularnego spożywczaka. No co prawda tutaj trener Maciej Derengowski opowiadał, że był to mecz w nie swojej hali i jakby nieco na wyjeździe. A tutaj Marek Popiołek i jego koncert. 24 punkty, 71-52. Sprawa zwycięstwa warszawskiej Polonii przesądzona. To będzie wyraźne i wysokie zwycięstwo. Tak więc wracając do tego meczu z SMS-em Władysławowo, myślę, że to dwa najsłabsze spotkania w tym sezonie, przynajmniej w Toruniu, drużyny AZS-u UMK Konsus. Teraz już bez obrony, Marek Kondraciuk przepuszczony pod kosz, bo zwycięstwo jest jasne, 71-54, ale obie ekipy już dziękują sobie za rywalizację. Obie drużyny wystąpią w fazie play-off, ale ostatnia kolejka rundy zasadniczej zdecydowanie w Toruniu na korzyść warszawskiej Polonii. 71-54, co oznacza, że goście ostatnią kwartę wygrali również i to wysoko. 21-14, w sumie wygrali wszystkie kwarty. 20-17, 19-14, 11-9 i 21-14. Trenerze, sezon zasadniczy kończy się pewnie nie tak, jakbyście chcieli. Będziemy podsumowywać, ale na początek o tym meczu. Wrażenia trenera? No, jeden z najsłabszych meczów, jakie żeśmy rozegrali w rundzie tej zasadniczej. No, nic się nie kleiło, zarówno w ataku, jak i w obronie. No, przegraliśmy zasłużenie. Całkiem niedawno oglądaliśmy tutaj mecze z Legią Warszawa. Mogliście nawet pokonać lidera, tak więc potencjał drużyny jest spory. Na play-offy tutaj różne rzeczy jeszcze, no tak przypuszczamy, są możliwe. No są możliwe różne scenariusze, natomiast no, nie z taką grą, którą żeśmy pokazali dzisiaj, bo jak wspomniał pan, te mecze z Legią i tak dalej zupełnie inaczej wyglądały i była walka, była zaciętość, że była dobra obrona, były rzuty z dystansu, były trójki Zbyszka. No, dzisiaj niestety to nie funkcjonowało.